Siemanko, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu The Best, czyli Daniel bawi, edukuje, słucha i tłumaczy. I dzisiaj porozmawiam z Tobą, pomówię Ci, poopowiadam Ci o rozwoju copywritera, o rozwoju w copywritingu. Mam trochę do powiedzenia o rozwoju, dlatego że patrząc na siebie, swoje dokonania w ciągu ostatnich 4 lat, nie żebym się chełpił, ale dogoniłem osoby, które są w branży 10-12 lat pod względem rozwoju, zarobków, umiejętności. Więc coś tam wiem. Coś tam wiem. Zdradzę Ci dzisiaj 12 rzeczy, które mnie pomogły w rozwoju i które Tobie powinny pomóc i którymi Ty powinieneś, powinnaś się kierować. Pierwsza rzecz to etat. Wielu copywriterów nie docenia etatu. Nie chcą pracować na etacie. Wchodzą w zawód i chcą od razu pozyskiwać zlecenia, mieć bogate portfolio, kupę kasy, leżeć pod palmą, popijać drinka z kokosa z palemką i pierdzieć w stołek. To tak nie działa. Znam osoby, które nigdy nie były na etacie. Znam osoby, którym się udało, ale myślę, że znakomitej większości raczej się nie udało. Nie udało się z buta wejść w rynek i odnieść sukces. Popularnym błędem jest wchodzenie na rynek bez przygotowania. Nagle ktoś sobie budzi się rano i myśli sobie, potrzebuję kasy, zostanę copywriterem. No nie, to tak nie działa. Copywriter to nie jest etat. Copywriter freelancer to nie jest etat, gdzie przychodzisz i od pierwszego miesiąca masz wypłatę. Tu na wypłatę trzeba trochę się nazasuwać. Więc moim zdaniem etat to dobra opcja, żeby zacząć. O etacie jest cały odcinek. W etacie to jest piękne, że przez rok lub dwa lub trzy, ile tam zostaniesz, płacą Ci za to, że się uczysz. Albo jest to etat w branży, czyli w agencji marketingowej, reklamowej, interaktywnej, jakiejkolwiek innej branżowej. Tam uczą Cię fachu. Pracujesz dla różnych klientów, masz różne zlecenia, możesz pisać na różne tematy dla różnych klientów, różne formaty, możesz pisać scenariusze wideo, możesz pisać artykuły. Będziesz wszechstronnym copywriterem i poznasz, jak agencja pracuje od środka. Jeśli kiedyś zapragniesz założyć swoją agencję, to już wiesz, jak ona funkcjonuje. I to jest dobre. Poza tym doświadczenie w agencji sprawia, że później raz, że łatwiej prowadzić Ci Twój własny biznes i pozyskiwać klientów. Dwa, że to jest istotny element portfolio. Kiedy mówisz klientowi, że 2 lata pracowałeś w agencji marketingowej, to już jest inna rozmowa niż 2 lata jestem freelancerem, bo masz doświadczenie agencyjne. Ewentualnie bierzesz sobie etat w branży dla jednej osoby, jednego podmiotu. Tu zaletą tego jest specjalizacja. Ja przez 1,5 roku pracowałem w rankomacie w branży ubezpieczeniowej, gdzie mogłem szlifować swoją specjalizację w artykułach na tematy ubezpieczeń i to też mi dało kopa. Niekwestionowaną wadą takiego rozwiązania jest zakaz konkurencji, więc będąc na etacie u lidera w branży, nie możesz pisać zleceń dla wicelidera czy dla kogoś z top 10, bo po prostu masz zakaz konkurencji. Ale to buduje wizerunek eksperta. Kiedy wychodzisz z takiego etatu i mówisz 1,5 roku pracowałem w rankomacie, ludzie wiedzą, że znasz się na ubezpieczeniach. I tak samo jak pracujesz w jakiejś Castoramie, znasz się na budowlance, pracujesz w jakimś Luxmedzie, to kumasz tematy medyczne. Pracujesz w kancelarii prawniczej, więc kumasz prawo. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, że w takiej pracy uczysz się narzędzi, uczysz się procesów, uczysz się swojego fachu, zawsze dostaniesz feedback. Na etacie zawsze dostaniesz feedback. Etat to jest długoterminowa inwestycja pracodawcy, więc oni chcą w Ciebie zainwestować, żeby ta inwestycja im się zwróciła. Dlatego warto. Plus możesz poznać ludzi. O tym będzie cały odcinek. Druga rzecz. Przestań chodzić na łatwiznę. Nic, co warte posiadania, nie przychodzi łatwo. Nie jest tak, że dzisiaj będziesz mieć bardzo silne postanowienie zrobienia czegoś ze swoim życiem i jutro to osiągniesz. Nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze. Wiele osób popełnia ten błąd, że przychodzą na rynek copywriterski i rozsiadają się wygodnie i chcą zleceń. Chcą, żeby to klienci do nich przychodzili. Chcą, żeby klienci najlepiej napisali za nich tekst i jeszcze im za to zapłacili. Dali feedback, certyfikat, etat, umowę i pocałowali w dupkę. No nie. Myślę, że 80% copywriterów
wchodzi na łatwiznę. Rzucają ogłoszenie na Facebooka, siema, przyjmę więcej zleceń. To jest za mało, bo musisz wiedzieć, że klienci też chodzą na łatwiznę. I w momencie, kiedy masz copywritera, który chodzi na łatwiznę i klienta, który chodzi na łatwiznę i obaj chcą iść na łatwiznę, to którego copywritera wybierze klient? Tego, za którym musi łazić, czy tego, który do niego przyszedł z gotowym rozwiązaniem? Tak samo z nauką. Znam osoby, które pracują po 6-8 godzin dziennie i that's it. Rozwijają firmę i pracują jak na etacie. Praca w firmie to nie jest praca na etacie. Warto dołożyć te godzinę, dwie pracy dziennie po to, żeby być do przodu. Tu zawsze powtarzam historię Kobe'ego Bryanta, który chciał dogonić, to był koszykarz NBA, chciał dogonić swoich konkurentów, więc trenował 3 razy dziennie. Wstawał o 3-4 rano i trenował 3 razy dziennie, podczas gdy inni trenowali raz, max 2 razy. W krótkim czasie ich dogonił, ale nie przestał trenować 3 razy dziennie, więc wyprzedził ich o ileś tam lat świetlnych i oni, choć trenowali też później 3 razy dziennie, nie mogli go dogonić. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe, ale to wiedzie do sukcesu. Więc przestań chodzić na łatwiznę. Po trzecie, odetnij negatywnych ludzi. Nie mogę się nagadać na temat wampirów energetycznych, na temat ludzi, których sensem istnienia jest ciągnięcie nas w dół. Nie mam na myśli tylko tych osób, które mówią ci, że nie dasz rady. Mam także na myśli osoby, które przychodzą do ciebie po to, żeby sobie ponarzekać. Jak to męczy, to tragicznie męczy po prostu. Są takie osoby, które wiesz, dzwoni ci telefon, widzisz nazwę na ekranie i myślisz sobie, Boże, na co tym razem będzie zrzędzić? Odbierasz i 10 minut wywodów, a ten sąsiad to, a ten sąsiad tamto, a tamta zrobiła to, a ta ma dwójkę dzieci, a ta ma nieślubne, a ta pojechała na Erasmusa, a ten miał robotę i skopał, a ten miał robotę i zarobił kupę pieniędzy, pewnie nakradł. Co to wnosi do twojego życia? Nic. Nic, tylko to, że ktoś sobie pogada. I ta osoba, wierz mi, o tobie też tak gada. Rozłączasz się i idzie do kogoś innego, dzwoni do kogoś innego i mówi jej to samo. Ty masz lepsze rzeczy do roboty niż prostowanie cudzego życia. Tym bardziej, że wiele z tych osób w ogóle nie chce wyprostować swojego życia, bo patrz punkt drugi, chodzą na łatwiznę. Prostowanie życia nie jest łatwe. Prostowanie życia kosztuje czas, pieniądze, pracę, a ludzie nie chcą wydawać pieniędzy, czasu i pracy. Odetnij osoby, z którymi rozmowa cię męczy. Odetnij osoby, których masz fizycznie i psychicznie dość. Odetnij też te osoby, które nie wnoszą wartości dodanej w twoje życie. Odetnij osoby, które tylko biorą, a nie chcą dawać. Które mówią tylko o sobie, a nie interesują się tobą. Bo to po prostu będzie wysysać z ciebie energię, a ty tę energię powinnaś ładować w swój sukces, a nie w prostowanie cudzego życia i sprawianie komuś przyjemności. Nikomu niczego nie jesteś winny, nie jesteś winna, oprócz sobie dobrego życia. Po czwarte, przestań się porównywać. Przestań oglądać się na innych, rób swoje. Nie bądź tym narzekaczem, który do ciebie dzwoni w punkcie trzecim. Niech cię nie interesuje to, co ktoś zrobił, bo jeżeli ty chcesz mieć to, co ktoś zrobił, to musisz zrobić to, co ta osoba zrobiła. Ludzie często mają pretensje, że nie mają efektów pracy, której nie wykonali. To są słowa Chrisa Williamsona. Ludzie mają pretensje, że nie mają efektów pracy, której nie wykonali. Ludzie często widzą czyjeś efekty, chcą tych efektów, ale nie chcą włożyć tej pracy w osiągnięcie tych efektów. Więc nie bądź tym człowiekiem. Nikt za ciebie nie zrobi. Nikt nie da ci swoich kompetencji. Nikt nie sprawi, że z dnia na dzień jak Neo w Matrixie nauczysz się kung fu, bo ci ktoś tylko wepnie tutaj wtyczkę. To tak nie działa. Trzeba robić robotę. Za każdym sukcesem, praktycznie za każdym sukcesem, stoi ciężka praca. Czasem można mieć fuksa jak ta TikTokerka, która zebrała 161 milionów lajków. W sumie nie wiadomo dlaczego, bo ja tego do końca nie rozumiem. Zdarza się, że ktoś wygra na loterii, ale to są jednostkowe przypadki. Czy wiesz, że tylko 11% milionerów jest milionerami dzięki spadkowi lub loterii? Reszta wszystko zapracowali na miliony, więc piąta, bardzo ważna rzecz. Nie słuchaj rad od osób, które nie osiągnęły tego, co ty chcesz osiągnąć. Przykładowo, mówisz, że zajmujesz się pisaniem do internetu. Twój wujas mówi, że z tych komputerów to nie ma pieniądza. Że liczy się tylko praca. Idź na studia, jakieś inżynierskie, potem do roboty, 10 koła na łapę, to jest życie.
Najlepiej w państwowej firmie. To wtedy masz etat i zdolność kredytową. Pracujesz przez 30 lat w państwowej spółce. Lepszej roboty nie ma. Tymczasem wujas 20 lat na bezrobociu. No i jakie kompetencje taka osoba ma do tego, żeby udzielać ci rad? Żadnych. Jeżeli chcesz słuchać rad, jeżeli chcesz zarabiać dobrą kasę, słuchaj kogoś, kto zarabia dobrą kasę. Słuchaj kogoś, kto odniósł sukces albo kto pracuje na ten sukces. Nie wiem, czy mogę się uznać za taką osobę. No, doszedłem do tych 10 koła na łapę w 4 lata w copywritingu, więc może coś tam wiem. Może coś tam mam prawo ci powiedzieć na ten temat. A może nie. Może osobą, którą powinnaś śledzić, jest ktoś, kto z copywritingu zarabia 50 tysięcy dolarów, jak Dakota Robertson. Może to jest osoba, od której rady powinnaś przyjmować. Ja przyjmuję rady od niego, na przykład. I to jest rada od niego. To on pierwszy napisał mi, że nie przyjmuj rad od kogoś, kto nie osiągnął tego, co ty chcesz osiągnąć. Szósta rzecz, alternatywnie do piątej, znajdź ludzi, którzy osiągnęli to, co ty chcesz osiągnąć i chłoń słowa z ich ust. Chłoń, wiadomo, filtruj przez zdrowy rozsądek, bo to, co u nich zadziałało, u ciebie może nie zadziałać. Ale to są osoby, od których warto się uczyć. Dlatego na wysokim poziomie ludzie często czytają biografie osób, które zarobiły kupę kasy albo osiągnęły w życiu sukces. I one opowiadają o tym, jak do tego sukcesu doszły. Siódma rzecz, ciekawa, antyintuicyjna. Twórz społeczność z ludzi na twoim poziomie, może nawet trochę niżej. Kiedy zaczyna człowiek tworzyć społeczność, myśli sobie, fajnie byłoby zagadać z takim Pawłem Tkaczykiem, 50 tysięcy obserwujących na LinkedInie. On jakby mnie podpromował, to by było na pstryknięcie palcem. Ale możesz się wywrócić, a Paweł Tkaczyk może niekoniecznie chcieć ciebie podpromować. Zamiast tego idź do kogoś na swoim poziomie i zróbcie coś razem. Ty masz jakąś społeczność, tamta osoba ma jakąś społeczność. Jest mniejszy rozstrzał pomiędzy wartością dodaną, twoją i tamtej osoby. Ósma rzecz, nawiązując do siódmej. Weź kogoś, kto jest na twoim poziomie, kto ma podobną wizję, podobny cel, podobne ambicje i współpracujcie, wspierajcie się nawzajem. Ja mam taką partnerkę produktywności, Ewelinę, pozdrawiam Ewelinę. Razem pracujemy od 1,5 roku i myślę, że jest jedną z osób, która miała największy wpływ na mój rozwój. I mam nadzieję, że ja miałem wpływ na jej rozwój. Znajdź taką osobę. Znajdź kogoś, z kim się dogadujesz, z kim macie podobne przemyślenia, podobne cele i realizujcie te cele. Wspierajcie się nawzajem. Dziewiąta rzecz. Kroczek dalej. Trochę zwiększamy objętość. To grupa Mastermind. Grupa 4 do 6 osób z tej samej branży lub z innych branż, które wspierają się nawzajem i wymieniają doświadczeniami, które mają inny punkt widzenia, które pomagają ci znaleźć rozwiązania dla twoich problemów, którym ty pomagasz znaleźć rozwiązania, które pomagają ci wyjść z bańki. Bardzo często tkwimy w bańce, z której niekoniecznie chcemy wyjść i rozmowa z taką osobą, która ma inny punkt widzenia, pomaga ci wyjść z tej bańki, przebija bańkę. Czasem spada na ciebie krytyka, czasem ten feedback jest nieprzyjemny, ale lepiej, że on jest, niż go nie ma, bo nie mając feedbacku, tkwiąc w bańce, możesz się sparzyć o wiele mocniej. Dziesiąta rzecz, mentor. Ktoś, kto jest o wiele, wiele kroków, lat pracy przed tobą. Ktoś, kto osiągnął to, co ty chcesz osiągnąć i za kasę może cię podprowadzić. Przyczep się do takiej osoby. Jeśli masz na to pieniądze, nie wahaj się zapłacić. Wierz mi, takiego rozwoju nie ma nigdzie. Tak jak się rozwiniesz z mentorem, nie rozwiniesz się nigdzie. Sztuką jest tylko znaleźć dobrego mentora. To zajmuje czas, ale dobrego mentora poznasz po darmowych materiałach, jakie udostępnia. Bo mentorzy biorą kupę kasy i muszą cię przekonać do tego, żeby tę kupę kasy wydać. Często zainwestują swój prywatny czas w to, żeby dać ci darmowe materiały, dzięki którym zarobisz na ich usługi. I w tę stronę bym patrzył. Jedenasta rzecz, płatna wiedza. Płatna wiedza to jest takie pay to win. Pay to win to jest termin z gamingu, który oznacza zapłać, żeby wygrać.
Pewnie kojarzysz te wszystkie gry mobilne, gdzie możesz kupić za pieniądze diamenciki, klejnociki, szmaragdziki, złoto, nie wiem, cokolwiek. I w zamian za to możesz przyspieszyć budowę swoich budynków, oddziałów, możesz częściej atakować wrogów, częściej plądrować ich wioski, więcej zarobić, wiesz, przyspiesza to twój rozwój. I z kursami jest tak samo, z kursami, e-bookami, książkami, mentoringiem, z tym wszystkim jest tak samo. Płatna wiedza w biznesie i w copywritingu to jest takie pay to win. Ostatnia rzecz, 12. Poskrom ego. Zawsze miej z tyłu głowy, że możesz nie mieć racji. W jednym z moich ulubionych filmów, Prawo zemsty, bohater grany przez Bruce'a McGilla mówi prokuratorowi Rice'owi, że Marek Aureliusz, Cezar rzymski, miał człowieka, który chodził za nim po Rzymie i powtarzał: jesteś tylko człowiekiem, żeby cesarzowi nie odbiła palma. I tobie też nie może odbijać palma. Poskrom ego. Ja miałem to szczęście, podejrzewam, że to jest sekretem mojego, nazwijmy to, sukcesu, że ja lekcję na temat ego odebrałem bardzo wcześnie, bo w wieku 18 lat. Kiedy skończyłem pisać powieść i chciałem ją wydać, wrzuciłem ją na portal i ludzie mnie totalnie zjechali, zmieszali mnie z błotem. I wtedy nauczyłem się chyba najważniejszej lekcji w życiu, że ego jest hamulcem ręcznym rozwoju. Twoje ego mówi ci, że jesteś doskonały, że wszystko wiesz, że robisz wszystko najlepiej, że to ludzie naokoło ciebie nie mają racji, że ty się nie mylisz, że to oni się mylą. Więc stoisz w miejscu. Bo jeżeli nie popełniasz błędu, to nie masz nic do poprawy, a jeśli niczego nie poprawiasz, to się nie rozwijasz. Więc porzuć ego, inaczej się nie rozwiniesz. W tym odcinku to jest tyle. Zapraszam do odsłuchania kolejnego.